Dzień dobry. Koniec października, fantastyczna pogoda, słońce. Wykorzystujemy jeszcze ostatnie dni, żeby troszeczkę sobie odpocząć. Jedziemy dzisiaj nad jezioro Kimsey, a tutaj zobaczcie, jakie piękne już są liście na drzewach. Jeszcze pewnie parę dni, parę tygodni i wszystkie opadną. Dokładnie jedziemy do Pryn am Kimsey, jakieś 89 km. 32% będziemy mieli w akumulatorze, jak przyjedziemy. Tutaj wyjeżdżamy, gdzie mieszkamy, a tu mamy jezioro Kimsey. 19 stopni jest na zewnątrz, mamy w akumulatorze 58%. Wyjeżdżamy dokładnie od nas jakieś 14 km. Miasteczko Bad Tölz, nasze miasteczko powiatowe. Tutaj jest taka hala, zobaczcie, tam widać w oddali helikoptery podwieszone, czy wagoniki. I tutaj chłopaki trenują. Jakby coś się stało tutaj u nas w górach, to oni są przygotowani do wszelakich akcji. Zatrzymaliśmy się na chwileczkę na stacji przed autostradą i zobaczcie, po 45 km 13,3 kWh na 100 km. Tutaj w Wirschenbergu zaraz 95. Zobaczcie, piękne góry, tutaj zawsze widok jest fantastyczny. Jeszcze teraz w mgle, no coś fajnego. Zobaczcie, jak to wygląda. Przepięknie. Zjeżdżamy z autostrady, tutaj po lewej widzimy jezioro Kimsey w oddali, a my mamy zużycie na poziomie 13,1, ale moja żona jechała wyjątkowo powoli. Jak stwierdziła, żeby nie musieć za, czy jutro, czy za dwa dni po prostu zatrzymywać się na ładowarce w drodze powrotnej, to jechaliśmy wolniutko i wtedy wrócimy do domu bez ładowania. A my tutaj udajemy się w kierunku Pryn. Tam mamy hotel i tam też jest port, gdzie odpływają statki na wyspę, ale to później Wam pokażę. Dojeżdżamy. To chyba tutaj, a dokładnie Yacht Hotel Kimsey. Łabądź. Jesteśmy na miejscu. I zobaczcie, 88 km, 12,7, ale moja żona jechała bardzo powoli. I nasz pokój. No teraz się fajnie, ale niestety mamy pokój z drugiej strony. I mamy tu widok na ulicę, ale mamy też widok na nasz samochód, który tutaj stoi w garażu, znaczy w garażu, pod daszkiem, fajnie. Jesteśmy z drugiej strony hotelu, Yacht Club, bardzo to się fajnie prezentuje. Jezioro Kimsey, prawie 80 km kwadratowych ma to jezioro, także no jest to bardzo duże jezioro, uznawane jest za Morze Bawarii. I na tym jeziorze jutro popłyniemy sobie na wyspę, gdzie jest taki pałac, zamek, zamknie pałac króla Bawarii, Ludwika. Jest troszeczkę mgły, ale może, że jutro się bardziej rozpogodzi. Zobaczymy.
Jak wam się podoba? Jezioro Kimsey. W sumie nie w całej okazałości, bo to jest tylko mała część, bo tam za tą wyspą jest większa część, ale zobaczcie, jak tam w oddali wygląda, że ten następny brzeg, znaczy ten brzeg, który tam jest w mgle delikatny, no widać, ale słabo. Góry po prawej stronie, Alpy. Tutaj sobie na jachtach pływają. Super. Następny dzień. Jesteśmy na parkingu przed portem. Pożegnaliśmy się z naszym hotelem. Powiem wam, że super. Na śniadaniu pierwszy raz spotkaliśmy się w hotelu, że było prosecco. Można było, trochę dziwne, ale niesamowite. Powiem wam, że hotel, całe spa, no super sprawa, naprawdę super sprawa. Zobacz, tutaj jesteśmy. Tu jest ta wyspa, taka z najlepszym pałacem. Jesteśmy już na statku, na dolnym pokładzie, dlatego że na górze jest wszystko zajęte, ale to też jest spoko. Woda, przejrzystość jest ok, widać dno. Mamy fantastyczną pogodę dzisiaj. Nie jest tak bardzo gorąco, nie jest zimno, słoneczko świeci, niebo fajne, prawie czyste, super. Jakiś Irmingard. Troszeczkę śmierci spalinami, ale może kiedyś będą elektryczne. Ale powiem wam, że jest moc w tym silniku. Ładne fale robi z tyłu. Powoli dopływamy. Widzicie, a tam w oddali jest wyspa kobiet. To jest taka, ona jest dużo mniejsza. Tam chyba mieszka jakieś 300 osób na tej wyspie. Zobaczcie, widoki przepiękne. I tam dopiero za tą wyspą rozciąga się całe jezioro Kimsey. Przypomnę, że ma prawie 80 km kwadratowych powierzchni. 75 metrów w najgłębszym miejscu, a średnia głębokość 25 metrów. No także nie jest źle. Trzecie jezioro, jeśli chodzi o powierzchnię w Niemczech. Jesteśmy, zobaczcie, Hereninsel Königsschloss, czyli zamek królewski. A statkiem, w którym przypłynęliśmy, był statek Barbara. To jest całe jezioro Kimsey. A to jest takie fajne, zobaczcie. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. O pierwszym jego zamkiem, którego to wszyscy widzieliśmy. To jest taki, że na filmach Disneya, bajkach Disneya pojawia się na początku taki ładny zamek. To jest na wzór, tak niektórzy mówią, tego zamku Neuschwanstein. A najlepsze jest to, że wszyscy wypowiadają ten zamek Neuschwanstein, czyli 9 świń, prawda? Wszyscy się mylą. Kupiliśmy bilety, zobaczcie, 11 euro od osoby, nie ma tragedii. O 12.50 mamy w tym nowym zamku przewodnika, także powinniśmy zdążyć, bo jest 12.15 po, także spoko. Do tego zamku stąd, tutaj z miejsca, gdzie jest porcik, idzie się jakieś 20 minut. O, tutaj jest nawet, zobacz, tu możemy pojechać tymi końmi. Pałac Ludwika II chyba, z tego co pamiętam, w całej okazałości.
ładnie to wygląda, ale powiem wam szczerze, że ten pierwszy tam, co jest za Füssen, Neuschwanstein, bardziej mi się podoba. Tam jest takie te wieżyczki, no robi tamte roboty niesamowitą. Jeżeli ktoś ma okazję tam pojechać, to ja jestem za tym pierwszym zamkiem. Chociaż Linderhof też robi wrażenie. Przefantastyczne ogrody. No tutaj to wrażenie robi też środek. Bardzo dużo złota, rozwiązania techniczne, też jakieś tam w kuchni, jakieś windy, tak dalej, tak dalej. To też jest coś niesamowitego. Ale tak z zewnątrz to mnie osobiście średnio się podoba. Tutaj te rzeźby po jednej, po drugiej stronie. To fontanna, ale niestety ona jest wyłączona z tymi żółwiami. Niesamowite. Super. No szkoda, że jest wyłączona, no ale jest okres zimowy, bo już początek listopada za chwilkę. Także ja tutaj byłem jakieś parę lat temu w lecie, to wszystko działało. Robiło wrażenie. Zobaczcie tutaj, to też są jakieś fontanny. Niesamowite, po prostu robią kolosalne wrażenie. Te rzeźby, coś fantastycznego. To jest po jednej stronie jedna i po drugiej stronie jest druga. Super. Jeżeli ktoś tylko ma ochotę tutaj nad Kimsey przyjechać, popływać statkiem, odwiedzić, zwiedzić, na pewno będziecie zadowoleni. No to wchodzimy, mamy za 10 minut termin. Tutaj też zobaczcie, wszędzie rzeźby. No fajnie to wygląda. Tutaj niestety troszeczkę pod słońce. Robi wrażenie. No miał chłopak rozmach, ale niestety chyba przez to musiał zginąć. Znaleziono go gdzieś w wodach jeziora. Nie wiadomo, czy ktoś go zamordował, czy nie. No niestety, nie będę wam mógł pokazać tutaj tych żarytasów, które są w środku. No ale każdy może sobie pewnie wejść na internet czy na YouTubie i na pewno tam się wszystko znajdzie. Także wchodzimy. Wyszliśmy teraz z zamku i powiem wam, że król Ludwik miał rozmach. Także kończymy tutaj tę wycieczkę na wyspie dla mężczyzn. I najprawdopodobniej popłyniemy sobie teraz na tą malutką wysepkę dla kobiet. Jesteśmy teraz tutaj w klasztorze Augustynów. Moja żona poszła sobie obejrzeć wnętrze. Ja już tutaj byłem parę lat temu, że tam nie idę. Ale tu zobaczcie, bardzo ładny widok. Dwa statki teraz równocześnie odpływają. Jeden ten tu bliżej płynie do portu w Prin, a ten dalszy płynie tutaj tam na wyspę dla kobiet. Niestety jest za drzewami. Stąd mam troszeczkę lepszy widok. Fraueninsel, czyli wyspa dla kobiet, jest dużo mniejsza od Herreninsel. Bardziej jest taka chyba gospodarcza. I tutaj mieszkają normalni ludzie. Są domy. Bo na wyspie Herren, no to tam nie ma nikogo. Tam jest tylko pałac i obsługa, tak dalej, tak dalej. A tutaj są normalni mieszkańcy. A łódkę deskres. Kimsey, góry piękne w oddali, fantastyczny widok. Stateczek Rudolf czeka. Dookoła
same biznesy są. To jest typ feraj, czyli wyrób wszelakiego rodzaju garnków. Smoke, pielniczki. Tutaj wszystkie te domeczki mają swój urok. Niesamowicie to wygląda. Tu można sobie wynająć Ferienwohnung, czyli przyjechać na parę dni. Są tu oferty. Zobaczcie zlewy z takiego szkła. No super to wygląda. Trawniczek angielski, przystrzyżony, prywat, drzewko, super. Tutaj jakiś podróżnik mieszka. Zobaczcie, gdzie on był. Australia, Mauritius, Namibia, Panama, Belize, Bahrajnie. Nieźle, nieźle. Jeżeli wszystko jest to prawdziwe, że on tam był, czy ona, no to nieźle. A my sobie idziemy dookoła wyspy. Ona jest malutka, to jest taka ścieżka i można sobie dookoła przejść. Pewnie to jest jakieś pół godziny max. Wszystko dobrze oznakowane, w którym kierunku. Jesteśmy tutaj od strony słońca. Nie wiem, czy kamera sobie poradzi, ale być może. A tam pod słońce jest wyspa, na której byliśmy, czyli z pałacem. Chciałem zobaczyć tutaj mały prom, płynie z jednym samochodem. Inselbrøy, to znaczy tutaj produkują jakieś piwo. Albo tak się nazywa. Restauracja. A tylko wam dopowiem, że ta łódź, którą tu przypłynęliśmy, ma 481 kW. Także nawet. W 91 roku została zbudowana. Trochę lat już ma. Tutaj dochodzimy. To jest klasztor. Delikatne mury obronne. Statek płynie. Super, naprawdę super. Niecałą wyspę można przejść pół godziny. Tutaj na lewo jest port, gdzie przypłynęliśmy. Jeszcze klasztor. Z drugiej strony bardzo fantastyczne drzewo. Zobaczcie, jak liście ładnie padają, już jesień. Super to wygląda. Ale zobaczcie, jaka trawa jest zielona. Piękny widok. Zobaczcie, jak ta wyspa dla kobiet malutka się wydaje. Ona jest malutka. W sumie 20 minut, 25 minut można obejść dookoła. Żegnamy się z jeziorem Kimsey, dopływamy do Prin. Żegnamy się z naszym statkiem i idziemy na parking po samochód. Potem tutaj jeszcze musimy znaleźć coś do jedzenia, jakąś restaurację. Jesteśmy w drodze powrotnej. Do domu mamy 85 km.
Na zewnątrz jest 11,5 stopnia, także troszeczkę zimno. Komputer pokazuje, że przyjedziemy na około 8%, no ale zobaczymy, czy to tak wyjdzie. Zjeżdżamy z autostrady. Mamy do domu jeszcze 48 km. Tutaj w Irschenberg to było jakieś 30 km autostrady i do domu mamy dokładnie 48 km. Zeszycie 19,8. No tutaj jest cały czas pod górkę. Myślę, że te 48 km lądówką to spadnie nam zużycie do jakichś, szacuję, 17 kWh. Zobaczymy. A słuchajcie, kończymy wycieczkę. Mamy jeszcze 8 km do domu, ale jeszcze zrobimy małe zakupy po drewę. Także tutaj nie będę już nagrywał w domu, tylko tutaj. Powiedziałem, że przyjedziemy ze zużyciem 17, jest 16,6, troszeczkę mniej, stąd jeszcze do domu jest z górki, także myślę, że jeszcze by to spadło. I teraz od wczoraj, czyli w tamtą i z powrotem, od wybranego momentu, mamy 14,6 kWh na 100 km, 171 km, 2,5 godziny jazdy. Teraz na zewnątrz jest 10 stopni, było od 8 do 10 tutaj na powrocie, także już warunki zimowe, ogrzewanie było włączone, teraz włączyłem, żeby nie przeszkadzało. Także fajna wycieczka, podarowaliśmy sobie troszeczkę odrobinę luksusu w hotelu ze spa, super sprawa, super restauracja, super basen, jacuzzi i tak dalej, tak dalej, tak dalej. I na drugi dzień Kimsey, wycieczka statkiem. Jeżeli podobał Wam się film z wycieczki na jezioro Kimsey, także zostawcie lajka, piszcie komentarze. Jeżeli macie jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem. Jeżeli nie jesteście subskrybentem, to subskrybujcie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić następnych filmów. Także na dzisiaj to koniec. Jest już ciemno, zimno. Idę do domu, jedziemy do domu. Widzimy się w następnych filmach. Cześć!